Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. Moi drodzy, jesteśmy przy kopalni porzuconej, do której mieliśmy dotrzeć tak naprawdę w celu dostarczenia sprzętu dla pracowników albo dla jakichś osób, które tego sprzętu potrzebują. Nie wiem, dokładnie nie pamiętam zadania, ale lecimy do środka, słuchajcie, i okazało się, że na zewnątrz, iż jest tutaj dużo goblinów. Okej, widzę naszych kompanów. Świetnie. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja chcę... Bo tam, jak widzicie, są gobliny. Ja chyba wolałbym... Nie wiem, zrobimy tak. Zapiszę sobie oddzielnie, bo ja bym wolał raczej, żeby oni wszyscy przeżyli. Boję się, że jak pójdą ze mną, to raczej tego nie przeżyją. Zadanie się wzrósł poziom umiejętności. Albo dobra, tam słuchajcie, jak nie przeżyją, to weźmiemy sprzęt, nie? Hello. Good that you made it. You should talk to Rihanna. Okay, Rihanna. You must be the reinforcement from the guild. Good. I hope you brought weapons for us. Jasne. Dostawa broni gobliny. Horrible creatures. And they've made this mine too dangerous for the workers. We're going to have to get rid of them. Plotki? If you've been good, Way Shrines of Debellum may bless your personality. Dobra, dostawa broni. You've made it. And just in time. We've got trouble with goblins here. I'll take the bow. You give the weapons to my other two men. No i teraz będziemy mieli, słuchajcie, do wyboru. Będziemy mogli oddać zarówno miecz, jak i młot odpowiednim osobom. No, elf, to znaczy, to jest chyba elf. Ah, you've got the weapons. Let's talk about that weapons shipment you brought. Więc tak, jeżeli damy mu chyba... Nie wiem, czy będziemy mogli wybrać. Excellent! I long to sink a blade into some goblin flesh. Tak, możemy dać mu miecz albo młot. I możemy zrobić, bo oni się w ogóle byli bezużyteczni w walce albo całkiem nieźli, więc damy mu miecz. A blade! Fantastic! Let us take the fight to these vile creatures. No more needed for me. I have this fine blade with which I'll slaughter some of these miserable beasts. Ależ on jest prawy. Gobliny? Filthy animals. Some of my kinsmen are partial to them, but I find them reprehensible. Plotki? I'm not saying Kolovians are dumb. They're just hard-headed. No i pogadajmy jeszcze z orkiem. You're the one with the weapons shipment, right? Let's talk about that. Good, I need a weapon. I'm looking forward to bashing some skulls in. W ogóle, jakim cudem oni przybyli tutaj bez broni? Jakim cudem? A hammer! Excellent. Good for bashing in puny goblin skulls. I'm good. I've got this hammer to bash in some goblin skull. Only good goblin is a dead goblin. I like dead goblins. To będzie motto wyryte na jego pancerzu kiedyś. There's islands in Nibbin Bay no one has visited in 100 years. No telling what you'll find. No dobra. Okay. Słuchajcie, my tutaj trochę na pewno pomożemy. Właśnie, troje członków gili wojowników otrzymało ode mnie broń. Musimy się teraz pozbyć goblinów. Ja sobie zrobię save'a. Ja najchętniej to te gobliny. O Boże, jak oni zasuwają. To nieważne. A pierdziele, jaki speed! Panowie, co jest? Boże! Wow, what the fuck! Okay. Gorzej, jeżeli faktycznie... Słuchajmy, my jesteśmy niewidzialni, więc spróbujemy... Spróbujmy po prostu im tutaj zaszkodzić, tak mocno jak się da. Pięknie. Tylko, że tego gobliny to już tak naprawdę pozabijały... ...większość szczurników. Okej. Okay. Jako Berwol przeżyje. No. Żar mi elfickich strzał na takie pierdółki. Ale macie po prostu, słuchajcie, powera w łapie. Normalnie szkoda gadać. A pobiegnijmy za nimi, bo oni zasuwają strasznie szybko. Ale widzę, że też mają kameleony różnego rodzaju zaklęcia. Fajnie.
poszło jej. Dziękuję. I chyba to by było na tyle. Porzucona kopalnia została oczyszczona z goblinów. Muszę wrócić do Burzgrog. Asza, po zapłatę. No i fantastycznie. Well done, my friend. This mine is once again safe for the miners. Stary, wraliście się tutaj jak fala tsunami, po prostu, gobliny. It is good that we've taken care of them, though they smell worse dead than alive. Okej. Okay. Sweet! Chyba więc tutaj nie będziemy mieli... O, żyła złota, proszę, proszę. Mamy kill off? Nie mamy, ale... Mam pozabierać tę część fragmentów. Well, they're all taken care of now. Good work there, soldier. Get back to Grokash and get your payment. Gobliny? Looks like we got them all. Good work, soldier. The miners will be able to get back to work. You should head back to Burrs and find another contract. No tak, na pewno zrobimy. Okej, okay. Ale ja bym sobie tu jeszcze, wiecie, najchętniej właśnie otwierał różnego rodzaju zamki, łamał sobie wytrychy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, najbardziej lubię to robić. Bo ty samorodek, to jest kopalnia złota w ogóle, cudnie. Okej, okay. Jest szansa na to, że słuchajcie, znajdziemy tutaj ciekawe rzeczy. Elficka strzała, oczywiście bierzemy. Kolejna skrzynia, wytrych, bardzo proszę, dobra. Weźmy może grzybek, jeżeli się da. No i robimy save'a. Cieszę się, że wszyscy przeżyli. Bo to mogło być tak, że no niestety nie do końca im się to uda. Stalowe strzały nas raczej nie interesuje, to jakaś pułapka była. Serio? Żadnego grzybka? Nic? Jeszcze posprawdzajmy tutaj truchła tych goblinów. Ewentualnie pozabieramy nasze strzały z nich. Większość z nich tak naprawdę chyba pozabijaliśmy my. Ale pogadajmy jeszcze z orkiem. That was some good goblin bashing. What else you need? A nie wiem, może chcesz mi coś powiedzieć? Lots of them dead, just like it should be. Wspaniale. Dobra, czyli nic mi raczej ciekawego już nie powiecie. Zbierzmy swoje rzeczy. Orkowe rękawice. Okej, weźmiemy na handel. No, w sumie powiem wam, że orkowe, no to to już jest całkiem sensowne. Zbieramy sobie jeszcze tutaj kruszc. Czasem można znaleźć, wiecie, przy okazji kopiąc. Tutaj na szczęście nie ma tego, tej animacji, która występuje w Skyrimie, która powoduje za każdym razem, że walimy po prostu kilofem. Znaleźć drogocenne kamienie, więc warto je na pewno sprawdzać. To jeszcze można przejść. Górnicy raczej na pewno nie mieli nic przy sobie, choć też gobliny tutaj zrobiły niezłą masakrę z nich. Strzała, grzybki. Złoty pierścień z diamentem, no proszę, opłaciło się już. Więc tak, sprawdźmy na początku, czy ja tam byłem, tą odnogę. Nie, tam nie byłem. Oczywiście save na wypadek, gdyby był jakiś zawał. Grzyby. No i mamy następną żyłę złota, fantastycznie. Ludzkie kości już ugotowane. U mnie chyba naprawdę nie było. Au. Wiedziałem, że będzie jakaś pułapka, oczywiście. I wpadłeś w nią, Ragnar, jak totalny nowicjusz. Trudno. Jezu, ile grzybów. Grzybków to można... Nie chciałem tego zabierać. Grzybków to chyba można robić trucizny, więc tak. Na pewno wyrzućmy tą kość. Do niczego potrzebne jednak. Tak po namyśle, nie? Ragnar po coś to wziął? Nie wiem. Powiem wam, że jeżeli idzie po prostu takiego alchemika, wytwórcy trucizn, to lokacja jest bardzo fajna, bo mnóstwo tych grzybków można zebrać. Kolejne złoto. To by było chyba na tyle. Nie wiem, czy na suficie też mogą być fragmenty jakiś tam, powiedzmy, do wydobycia metali szlachetnych. Ale na razie chyba sprawdziłem wszystko, więc wracamy do tego orka, który jest zleceniodawcą. Będziemy mogli sobie na spokojnie chyba podjąć się kolejnego zadania. To było całkiem miłe.
Chcę ukończyć gildię wojowników, powiedzmy, w przeciągu kilkunastu najbliższych odcinków. O, hello. Coś zawaliło? Nie no, to dobrze, że nie na głowę naszym tutaj podkomendnym. Czy ja tu byłem? Bierzemy wszystko. Skrzynia, stalowa buława nas nie interesuje. Panowie i panie, że coś zawaliło. Ja wyjść nie mogę. Jesteśmy uwięzieni. Nie no, mówię poważnie. Czekajcie. Tam jest jeszcze jeden korytarz chyba. Dojdzie na dół. Gdzie tu był zawał. Jezu, jaki labirynt. Autentycznie, jak zazwyczaj nie gubię się w podziemiach, tak tutaj trochę zgłupiałem. Gdzie teraz? Nie przestawaj palić tego świństwa. Masz dobry humor po tym. Nieco i tu w bok pewnie. No właśnie. Oni mi tutaj otworzyli wszystko. Świetnie. I mogę... garnąć grzybki. Dobra, i czy coś przy niej było ciekawego, na przykład jeszcze do zabrania. Tu pochodnie, to raz nie interesują. Ale był kuferek z przeciętnym zamkiem, więc spróbujmy go otworzyć. O, super. Delikatny szczęk wytrychów i przesuwających się zapadek zamka dla ciebie najpiękniejszą symfonią. Dzięki swym rosnącym zdolnościom zostajesz szczeladnikiem w zakresie zabezpieczeń. Gdy podczas otwierania zamka złamiesz wytrych, spowoduje to opadnięcie tylko dwóch zapadek, a nie trzech. Aha. No dobra. To się przyda raczej do tych najtrudniejszych. I mamy jeszcze jeden wytrych, fantastycznie. Robimy save'a. I wracamy sobie do miasta. Okay. Tylko za chwilkę do was wrócę. Muszę wykonać jeden telefon. Jestem z powrotem. Ok, słuchajcie, zróbmy sobie tak. Mapa świata. Jaskinia Bystrej Wody. Teoretycznie moglibyśmy to sobie sprawdzić. Moglibyśmy jeszcze zobaczyć tą podupadłą kopalnię i ruiny Kemen. Ale najpierw chciałbym się skoncentrować właśnie na wykonaniu zadań i jeżeli zrobimy wszystkie zadania, chociażby w tym mieście, dotyczące przede wszystkim Gildii Wojowników i okoliczne, no to wtedy będziemy mogli, słuchajcie, pomyśleć o czymś na kształt, no nie wiem, eksploracji i zwiedzania. Dobra. No bo nas tu zamkną, tak nie robimy. A jak pamiętacie, dość ostro traktują tutaj każde formy przestępczości, nawet najmniejsze, uchybienia. O czym skarżył się chyba nawet przywódca gildii. Ty jesteś w stanie mnie czegoś nauczyć? Nie. A, właśnie, nie naprawiłem sobie sprzęt. Od razu na wyższy poziom, dziękujemy. Tu w ogóle jest jeszcze piwnica gildii wojowników. Hello. Ciebie nie znałem, ale będę musiał tam zejść. Tak przeglądam wycie książki. Mam nadzieję, że może będzie coś ciekawego. Dobra, pogadajmy z nim. Haven't you taken care of that weapon shipment yet? Those weapons won't deliver themselves. Już załatwione. Kontrakt. You got the weapons there and cleared the mine with no casualties. Better than I expected from you. Here's your reward and a little bonus. Zadanie wykonane. 400 sztuk złota, nieźle. I mały bonus pod postacią czego? Awans? Looks like it's time for a promotion. Due to your performance, I name you Journeyman of the Fighters Guild. Świetnie. Dobra, i jeszcze jakiś kontrakt. You're needed in Coral. Report to Velena Danton. She's got some duties for you to take care of.
Coral. A gdzie jest Coral? Czy ja mam Coral już odkryte? Ruma, Coral. A tak, mamy, więc będziemy mogli przeskoczyć w takim razie. Nie będziemy musieli tam się już fatygować piechotą. Ale najpierw ja bym chciał jeszcze sobie, słuchajcie, tutaj zerknąć, co jest w podziemiach, bo nie byliśmy. No i przede wszystkim jeszcze... O, coś zabrałem. Przez przypadek. Nie chcę tego. I zobaczyć, który z nich może mnie awansować cokolwiek. Good day. Nie, to jest ten piękniś. Go to it. Srebrny długi miecz. To nic ciekawego. Boże, co za bezużyteczna gildia. Nie ma tutaj nic ciekawego, co mógłbym zrobić, poza młotkiem płatnerskim w zasadzie. Co mógłbym zabrać. No dobra. Zobaczmy, jakie mamy jeszcze zadania w tym mieście generalnie. Ja i tak, wiecie, później będę się prawdopodobnie posiłkować jakąś formą poradnika, żeby odnaleźć większość tych zadań, więc tutaj to bez obaw. My sobie zrobimy ich całkiem sporo. Natomiast najpierw się zobaczmy tak. Niedokończone sprawy. Kazano mi zgłosić się do Vinlyn Danton Coral, która przydzieli mi dalsze zadanie. Mieszkańcy Cathedral Hall powiedzieli mi, że straż nałożyła na nich ostatnio niesprawiedliwe opłaty. Gdzieś tak od czasów, kiedy jej kapitan został Urich Lelland. Mam się udać do Leivana Neidaren, mieszkającej w południowym krańcu miasta, gdyż ona najgłośniej wyraża swoje niezadowolenie z nowego kapitana. No i dobra. Bardzo chętnie bym się zajął tym zadaniem teraz. Gdzieś tamtędy będzie trzeba się udać. W ogóle miasto jest piękne z tą rzeczką jeszcze w ogóle przepływającą po środku. Coś cudownego. Autentycznie. Pytanie w ogóle, kim są ci ludzie, którzy tutaj tak stoją? Who? Why? Are you... Time is it? Okej. Chyba jest w takim stanie trochę wskazującym na spożycie alkoholu. Wiecie, co bym zrobił? Ja bym sobie dziś awansował chętnie. Dobra, na chwilkę was tu porzucę. Chcę się udać do Coral, do Gildii Wojowników i zobaczyć, czy możemy sobie tam awansować na jakieś fajne... w jakichś fajnych umiejętnościach. Więc za chwilkę do was wrócę i do usłyszenia za momencik. Ej, wiecie co? Nie. Jednak będziemy ciągnąć dalej quest związany z Gildią Wojowników. Później zajmiemy się tymi pobocznymi, takimi jak chociażby te wyłudzenia w Coral. Na różnego rodzaju tam przewinieniach. Dobra, zapytajmy. Vilen, do czego jesteś mi potrzebny? Greetings. I see you've been keeping yourself busy. This is good. I believe it's time for you to perform some duties for your guild. Obowiązki? We are a brotherhood, a family. What affects one of us affects us all. Fighting, drunkenness, dereliction of duty are not tolerated. I would like you to speak with Modrin Orion. He will assign you any duties that are currently pending. Good luck to you. Nowe szczegóły zadań, dobra, plotki. Lots of dogs in this town. Lots of sheep, too. Of course, I prefer the taste of sheep. Barbarzyńca. Barbarzynka. O Boże, drogi. Ona je psy. Dobra, odźwierny gildi to nie. O. Gdzie jest... Jest ten koleś, z którym miałam porozmawiać? W ogóle nie przyznam jego imienia. Ready for... Chyba ty. What do you want? I suppose you've come looking for duties, huh? Dobra, chyba mnie nie lubisz. Popracujmy troszkę nad perswa. A nie, bardzo mnie lubisz. Obowiązki. Duties for you. Fine. I'll speak slowly so you can keep up. I want you to contact Maglir. Kim jest Maglir? He's one of your fighters' guild brothers, but he's defaulted on a contract. We can't allow that. Makes us all look bad. Jakie zaniedbanie? He didn't finish out a contract in Skindrad. Suppose I shouldn't be surprised. He's raw like you. Go and find out what's wrong with him. Dobra, jeszcze zapytajmy o niego. Yes. Maglir, find him. See why he defaulted. I swear, I've scraped things off the bottom of my boots that were smarter than you. Okay. Reynald Germain has a terrible memory. We've met many times, but when I saw him in Chadenhall,
He walked right past me, like we were strangers. Wiecie co? Don't just stand there. Nie jest zbyt, powiedzmy, sympatyczny, jako nawet osoba rozdająca, powiedzmy, tam zadania. I gdzie powinniśmy się teraz udać? Gdzie to jest? Gdzie on jest? Miał wykonać zadanie w Skingrad. Okej, okay, więc w tamtym kierunku. Chyba jest niedaleko z tego, by wynikało. No dobra. Udajmy się w takim razie w tamtym kierunku. Nie wiem, może coś go przeraziło, albo coś tam dają. A teraz tędy. Jak tam daleko jest? O Jezu, on jest aż tutaj? No to panie, panie, co pan? Ja tam nie będę biegł. Od razu, szybka podróż. Wieku. No, wróciliśmy znowu do katedral. Znajdźmy tego. Nie wywiązującego się ze swoich obowiązków członka naszych braci z... Jak to tam było nazwane? Gili Bojowników. Pewnie jakaś pierdoła, jak zwykle. Hello. To jesteś ty? Serio? You seem far too nice to be one of Ulrich's men. What can I do for you? O Jezu, czekajcie, przecież mam nieaktywne to zadanie, co trzeba. Nie miałem przedstawionego. Korupcja, czyste sumienie, niedokończone sprawy, właśnie. Skingrad jest. No dobra, to w Skingrad też byliśmy, to... Najmocniej cię przepraszam, kobieto, już się teleportuję gdzie indziej. On nagle taki, what the fuck, co się dzieje? Dobra, gdzie jest ten typ? Jakbyśmy jeszcze mogli poczekać chociażby do... rana. Łyknę kabusi. Pychotka. Aś tak na zastanawiam, czy nie kupić sobie już tutaj posiadłości. Atletyka, wzrósł poziom umiejętności. Fantastycznie, na jakim jesteśmy? O... 44, no to jeszcze będzie troszeczkę od nas wymagało w takim razie poświęcenia. Słuchajcie, mam tutaj w ogóle... Ja myślałem, że może sklep z zaklęciami, ale niestety nie. Bo ja bym bardzo chciał się, wiecie, gdzieś wyszkolić, powiedzmy, do poziomu chociażby mistrzowskiego i awansować na kolejny poziom. Więc, dobra, tu chyba jest... What? Maglir. I to też Wood Elf, okej. Okay. Raczej Bosmer. Brother? They send you to find me? Zaniedbanie. I'm Maglir. What do you want? Lotki? Bernadette Penelis works over at the Tamika Winery. They make a quality wine there. Defaulted? I suppose so. I'm not paid enough to do the job. I was supposed to find Brennus Astus's journal. Co to za pamiętnik? That was my job. They said it was in Fallen Rock Cave. You ever been in there? Didn't think so. I'm not going back. Not for that kind of money. If you care that much, you go find it. The contract's yours. It's not worth it for what the guild is paying. I've got a family to think about. Jest aż tak niebezpieczna? No dobra. Gdzie się znajduję w takim razie? To jaskinia? Słuchajcie, no to wychodzimy i idziemy od razu do celu, prawda? Co będziemy się tutaj patyczkować z tym zadaniem? Wyskakujemy. Żebyśmy się nie zabili przypadkiem piekąc tam. Wiecie, tak na zasadzie, kura! Lecimy do przodu, chuzia na juzia. Nie, i nagle się okazuje, że zgon. To jest dość daleko. Prawdopodobnie nawet za tamtą górką. Więc jak najszybciej... Zobaczmy. Zastanawiam się nad kupnem konia, wiecie? Tylko ja bym chciał jednak cały czas rozwijać tą swoją atletykę, a jeżeli tego... Nie robię, no to oczywiście będziemy biegać wolniej, a im szybsi jesteśmy, tym tak naprawdę koń jest mniej nam potrzebny, co ciekawe. Bo kojarzę, że chyba z rozwiniętą atletyką na wystarczająco wysokim poziomie, to my jesteśmy bodajże szybsi od konia. My umiemy całkiem wysoko skakać. Powinno być to... Już tak się zastanawiam, wiecie, czy tu nie ma przypadkiem jakiejś bramy otchłani, którą można by odwiedzić. O! Korzeń Nimru. Tutaj możemy spróbować zgarnąć.
przyda później. Niedźwiedź albo coś innego. No. Ok, zatrzymał się. Fium. Fium. Bosko. Przeżył. Oj, tam troll jest nawet. Fium. No Boże. Zgubił nas. Fium. Świetnie. Tam dalej jest troll. No to jeżeli będziemy mieli do czynienia z trollami, no to już takie zabawne nie będzie. A, i udało mi się kupić też troszeczkę więcej strzał. Jak widzicie, mam ich 443. Skóra niedźwiedzia raczej nie. Więc na bank, słuchajcie, ten troll to jest zapowiedź tego, co będzie nas czekać w tej jaskini. Na stop. Czy tam jest korzeń? Korzeń Nimrunie. One są zazwyczaj tylko nad wodą. Już wiemy, co będzie nas czekać w takim razie w niej. No, dzień dobry. Dobra. To jest troll? Tak, to jest troll, oczywiście. Okej. Okay. Troll zdech na strzała. Wow. Chyba muszę naprawdę podnieść troszeczkę poziom. Bo powiedz, nawet przeciwnicy, których spotykamy, nie są już dla nas jakimś specjalnym wyzwaniem. Ten troll. O, na litość boską. Zgubiłem trolla w trawie. Troll. Dobra, bierzemy jego tłuszcz. To zabrzmiało źle. Daleko jeszcze jesteś? Nope. Praktycznie na miejscu. Ale jestem ciekaw, co to jest w tym zadaniu. Jaskinia spadającej skały. Okej. Okay. Przed wejściem do jaskini raczej niczego nie widzę i mamy, naszym celem jest zdobycie jakiegoś dziennika. Okej. Okay. Zadanie całkiem ciekawe. Wejdźmy do środka i zobaczmy, cóż też będzie na nas tam czekać, czego przestraszył się Migler? Migler? Nie pamiętam już dokładnie jego imienia. On na pewno łazi i są to szczury. No, na razie to nie są przeciwnicy, których jakoś specjalnie trzeba byłoby się bać. Szkielet, skrzyneczka, bierzemy złoto, jak zawsze troszeczkę więcej grzybów, jeżeli da się je pozyskać. Hello, bo to są zjawy. Dobra. Srebrne strzały w takim razie. Do widzenia. No nie wiem, czy to będzie koniecznie aż tak trudny obszar. Jak to plazma? Co to za miecz? Jest krasnoludzki, krótki miecz. Wow. No to ta, powiedzmy, zjawa była dość taka krzepka, skoro mogła dźwigać tak duże fanty. Srebrne strzały. Zabieramy. I teraz w którą stronę byśmy się udali? Pytanie za 100 punktów. Lewo czy prawo? Jakieś większe odnogi. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, najpierw w prawą stronę. Tylko jeszcze bym sobie grzyby chciał zerknąć. Nie, 10 minut w ogóle. Za chwilę też powinniśmy kończyć nagrywanie. Idziemy sobie jeszcze kawałek dalej. I moi drodzy, zrobimy. Kolejna. O, ale to też nie to, co chciałem. Dobra, znowu zmieniam strzały. Jest duch. Pięknie. Ale to też nie jest do końca właściwe, wiecie, ocenianie. Bo skoro zjawy są eteryczne, nie żywe, prawda? No to teoretycznie umiejętność, którą mamy na hełmie, czyli wykrywanie życia, nie powinna na nich działać. Ot, dostrzegam. Dobra. Ebonowa tarcza. Szkoda, że ciężki pancerz. Goddammit, a co pięknie wygląda. Szklany młot bojowy. Waga bagatela 75. No zajebiste są te rzeczy, ale nie. Może ewentualnie weźmiemy tarczę tylko. Da się ją jeszcze po prostu przeboleć. W innym ujęciu, no kurczę, ebonowe rzeczy, moi drodzy. Są praktycznie najlepsze już pancerze dostępne w grze. O, zombie. Cium. Do widzenia. Nie, serio, będziesz trzeba awansować na jakiś wyższy poziom. Co najmniej, słuchajcie, do 20, żeby ta gra stanowiła dla nas jeszcze jakieś wyzwanie na obecnym stadium.
A, bo na razie wszystko jest, mam praktycznie, nie wiem, na jedną strzałę, bądź na dwie maksymalnie. Bo to, co ty miałeś tutaj? Srebrny łuk, to niekoniecznie, stalowe strzały też nie. O, sobie zrobię save'a. Wow, coś mi tu syczy. Dobra. I wiecie co, ja tutaj podziękuję wam za uwagę, więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym będziemy starali się znaleźć ten dziennik i myślę, że chyba polecę w kilka miejsc jeszcze pomiędzy awansem a spaniem, w których wyszkolimy się, no nie wiem, 5 punktów, coś przeznaczymy, troszeczkę pieniędzy. Będziemy mogli sobie po prostu z większym pożytkiem mieć świadomość tego, że awansujemy jednak z wyczerpaniem tych możliwości treningu u trenerów. A więc nauki tak naprawdę. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o ocenie pod filmie, pod filmem, komentarzem. Zapraszam na Patronata do wspierania kanału i na Facebooka. Hej, papa! Cześć, druidemski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion, nagrywanym od razu po poprzednim, ale wiecie, że tutaj wolę nagrywać z czasem większymi seriami. Kolejnych przeciwników. Ten jest dość daleko, więc mam nadzieję, że go trafimy. Załatwiony, ale obudziłem jakieś zwierzę przerażliwe. To już mnie zgubiło. Ach, nie ma to jak kameleon. O! Okej, robię hasa. Pią, do widzenia. I żywa ta roślina. W sensie. Tak, rośliny Ragnar zazwyczaj są żywe. Chodziło mi o to, że się rusza tak szybko. Dobra, tu mamy przeciętny zamek. Puszmy. Dziękuję jeszcze raz. Ładnie. Pięknie, oczywiście nie udało. Srebrna strzała, to sobie zabierzemy. Złoty pierścień z szafirem to samo, bierzemy miksturę, temuż by nie, czy na dole są jeszcze jakieś stwory? Co to są za stwory? A, dobra, to jest zjawa, pewnie jakaś. Do widzenia. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Szkielet, może być. Jak na razie pozałatwiani wszyscy. Więc nie wiem za bardzo, czego bał się ten elf. Ja tam idę jak nóż w masło. Amulet ze złota bierzemy. Bierzemy złotko. A dość szybko powinniśmy się tutaj, słuchajcie, uporać z zagrożeniem. To plazma. Co miał ten? Co to jest? Srebrny topór bojowy. Może być. Łączka kosna. To raczej nas nie interesuje. Ja wolę zapisywać, wiecie, w tych podziemiach, bo... Właśnie. Wolę zapisywać w tych podziemiach, bo jak widzicie, są tutaj możliwości zapadnięcia się. Oj, zbytnio przyjemne to nie było. Tu się chyba miało, słuchajcie, zapaść. To się zblokowało. No, zobaczcie, nawet mamy zawał narysowany. Wow. No to miałem farta. Jednym słowem. Naprawdę potężnego farta. W dół zejść? Pytanie. Lepiej by było... A, ten korytarz prawdopodobnie prowadzi... Dobra, no to co, spróbujemy w dół. Żyje, na szczęście. To jest przejście do korytarza, który widzieliśmy, ale którego nie wybrałem z jakichś powodów. Jeszcze się upewnię, czy na pewno to jest to, jak myślę? Tak jest. No dobra. To zejdziemy teraz, sprawdzimy dolny poziom. I ewentualnie wybijemy przeciwników, którzy się tutaj będą znajdować. Teoretycznie zazwyczaj ta gra jest tak konstruowana, że przedmiot, którego się poszukuje, zazwyczaj jest umieszczony w jakiejś skrzyni albo na końcu tak zwanego lochu, więc to jest odpowiednik właśnie tego rodzaju miejscówki, jak chociażby lochy, czy wszelkie takie rzeczy znane z klasycznych RPG-ów, wiecie? Na przykład... Tam coś jest. Okej. Okay. Kraby błotne, albo coś w rodzaju.
No to wykończmy te kraby. Mamy też zombiaki. No i mamy dziennik tego człowieka. A najpierw sprawdzimy skrzynię. Polowe strzały nas nie interesują. Bierzemy ten dziennik. Różne badania nad fauną Syrodil. Berneus Arastony. Dziennik ten jest już w wielu miejscach nieczytelny. Szczury Syrodil wydają się mniej agresywne od swoich odpowiedników w innych prowincjach. Spotyka się go we wszystkich częściach Syrodil. Zamieszkuje piwnice domu, piwnice domów, jaskinie, ruiny, a nawet stepy. Szczury te roznoszą choroby, a ich ugryźnienia bywają bolesne. Nieczytelne, choć niegdyś były uważane za inteligentne, są istotami społecznymi i często pojawiają się w grupach po 20 lub więcej sztuk. Największy samiec przewodzi klanowi i prawdopodobnie zapłania wszystkie samice w wieku rozrodczym. Młodsze samce często wzywają starszych dominujących na walkę, na śmierć i życie. Dwa minotaury szczepiają się rogami i mocują, dopóki jeden nie opadnie z sił. To często przerwa. Zwane biles przez wielu miejscowych rolników, lecz czy ten tak zwany lądowy drełk jest w jakiś sposób spokrewniony z morskim drełkami? Tego nie wiem, co to jest za bardzo za potwór. Z pewnością widać podobieństwa w morfologii, szczególnie w rejonach głowy i tułowia. Wydzielają one także drełkowy wosk występujący u tych wodnych stworzeń. Jednak choć prawdopodobnie w dziwym drełkowie znani są z przebiegłości, nawet z inteligencji, lądowi drełkowie nie wykazują jej w żadnym stopniu. Są dzicy i agresywni, zabijają bez skrupułów. Niektórzy uważają, że pochodzą oni od Dedr. Być może są związane z pajęczymi tedrami. Osobiście nie podzielam jednak tego zdania. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że lądowi drełkowie są dalekimi krewnikami prawdziwych drełgów. Być może ich dalekimi przodkami na drabinie ewolucji. Przerwa. Szeroko mówi się o tym, że trolle można zabić jedynie przy użyciu ognia czy zaklęcia, czy też pochodnią. O, kłamstwo, zabijam jedną strzałą. Naprawdę jest to wymysłem. Co prawda trolle są wrażliwe na ogień i czary oparte na ogień i czary oparte na ogniu i mają fantastyczną zdolność regeneracji tkanki, lecz można je zabić przy użyciu środków konwencjonalnych. Trzeba jednak zaznaczyć, że trolle pod żadnym pozorem. Reszta dziennika jest nieczytelna. Dobra. Weźmiemy to oczywiście. Mam dziennik Brenusa Astisa. Muszę porozmawiać z Maglirem albo powiedzieć Mordynowi Oreinowi, że zlecenie zostało wykonane. Teraz pytanie pewnie będzie polegało na tym, czy ja jestem skłonny zaskarbić sobie faktycznie zadanie, które wypełniliśmy bez... No tak naprawdę nie ma tutaj wątpliwości, że udało nam się je zrobić. Czy też dać ten dziennik temu elfowi, który uzna to za wykonanie jakby przez siebie, prawda? Że on to zrobił. Wtedy pewnie zaskarbimy sobie jego wdzięczność. Może otrzymamy też od niego jakiś fajny przedmiot w zamian za rozwiązanie sprawy i tych trudności. Zaznaczenie jakieś, bierzemy sobie też to. A więc muszę to rozważyć. Ewentualnie najpierw może oddamy, słuchajcie, ten dziennik elfowi. Później będziemy myśleć. Jeszcze sprawdzę sobie tą odnogę tutaj. Wszystko zależy od tego, już tak naprawdę będziemy mieli otrzymać w zamian. Jeszcze piołunu, niekoniecznie. To... Ektoplazma jak zawsze. Jestem smutny. Nie znaleźliśmy tutaj tak naprawdę niczego ciekawego. Dobra, to wychodzimy. Wszystko zdobyte. No i mówię, najpierw wrócimy sobie do Skingrad, moi drodzy, i zobaczymy, cóż takiego jest w stanie zaproponować nam elf, który miał pierwotnie wykonać to zadanie.
need you. Hi. To zapiszemy sobie oczywiście przed tym, jak oddamy mu dziennik. Hello. Zasadzić save tutaj. You're still around. I've told you why I defaulted on the contract. Not too much else to be said about it. Do what you must. Pamiętnik. You found it, huh? Good work, I guess. Well, take it back to Orin then. He can pay you on the contract. Tell him what you want about me. Powiedz mu, że zadanie zostało wykonane. Muszę donieść o twoim niepowodzeniu. Thanks. I'm not trying to shirk my duty, but it used to be two or three men would be on this. I like the guild, but I've got a family to consider. Whatever. Jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć, bo ja nie spojrzałem. Coś tam mi mignęło na górze. Wybaczcie, ale dialog oczywiście będzie szybciej poprowadzony. Nowe szczegóły zlecenia. A co mi? Muszę donieść o twoim niepowodzeniu. I understand about duty. Don't get me wrong. Should have been more than one guy on this job, and I've got my family to think about. They come first. Nie, w zasadzie nic od niego nie dostajemy. Tak po prostu informuje nas, że okej, wykonaje zadanie, więc odnieś i weź nagrodę w naszym, w jego imieniu, w swoim w zasadzie imieniu. Dobra, idźmy do Horod, czyli Horol. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywa. I oddam ten dziennik. Get a move. Why are you talking to me? Shouldn't you be finding Maglier? Zaniedbanie. You've got the journal. Good. So, what happened in Skingrad? Nie odmówił, to pamiętnik. Zadanie wykonano, to pamiętnik. Dobra, to drugie. You did it? I'll be talking to Maglier soon. I don't need one wet ear covering for another. Still, the job got done. Here's the reward. Niezbyt miłe. 400 sztuk złota. Może być, zarobiliśmy włącznie 800 w dzisiejszym dniu. Dziennik obowiązki. Back for more work, are you? Good. Some of our boys are causing trouble in Leowyn. Looks bad for the guild. Jakie znousianie zamętu? Some of your brothers have been getting rowdy at the local tavern. I've got no problem with cutting loose, but I don't like it when we all look bad. You're looking for Relian, Vantus Prelius, and Dubok Groshok. I haven't had any trouble with them before, so find out what's going on. Dobra. Mamy kolejne zadanie, tym razem związane z wszczynaniem bujek. Ale tutaj myślę, że... Jezu, aż zarwałem głową po prostu ten znak. Dobra, ale tutaj myślę, że zostawię was na chwilkę, bo muszę wykonać jedną rzecz i wrócimy do tego, no, wy za momencik, ja troszeczkę dłużej.